Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozmowa niezależna Katarzyna Guiska-Hejte, a dziś Państwa i moim gościem jest pani minister Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie pani minister. Dzień dobry. Pani minister, no, zacznijmy od tej sprawy, która jest w ostatnich dniach najgłośniejsza, czyli bojkot Ukrainy. Tak to jest nazywane. Pan prezydent chciał pojechać do Jałty. Okazało się, że Jałtę Janukowycz odwołał, więc zaapelował do Janukowycza, żeby zmienił jednak prawo na Ukrainie i zweryfikował trochę te standardy, które tam są. Tak jak w ogóle można rozumieć tę sytuację w takim języku dyplomatycznym? Co to w ogóle jest? No, obawiam się, że jednak wyjaśnienie tego wymaga troszeczkę dłuższego wywodu niż tylko zdawkowa odpowiedź. Mówiąc pokrótce, od 1975 roku, kiedy podpisano akt końcowy KBWE, wydaje się, że państwa demokracje Zachodu były przekonane, że w naszej części świata dokonuje się demokratyzacja. To jednak otworzyło drogę funkcjonowania opozycji demokratycznej, która zdecydowanie cieszyła się poparciem Zachodu, świata zachodniego. Ta sytuacja oczywiście miała swoje gwałtowne skręty, takie jak stan wojenny, ale bezwzględnie społeczność Zachodu stała po stronie niezależnej opozycji represjonowanej. To dostrzegał świętej pamięci prezydent. I myślę, że jeżeli mogę oceniać intencje Jarosława Kaczyńskiego, ja akurat z nim o tym nie rozmawiałam, ale jeżeli dobrze je oceniam, myślę, że jest zaniepokojony i my wszyscy jesteśmy zaniepokojeni rozprzestrzenianiem się systemu Putina na Europę Środkową i Wschodnią. Bo proszę pamiętać, że w październiku odbędą się wybory, a tu mamy liderkę opozycji, niezależnie od ewentualnych zarzutów, czy sympatii, czy antypatii wobec niej. Liderkę opozycji, którą się torturuje w więzieniu. I pomimo apeli całego niemal świata, ta sytuacja trwa. Władze całkiem zręcznie to rozgrywają. Odnoszę wrażenie, że to właśnie jest Julia Tymoszenko stała się zakładnikiem pewnej gry w stosunku do Zachodu. I zdaje się, że w tej chwili jakby gra toczy się o cenę, za jaką ewentualne ustępstwa mogłyby następować. Obawiam się, że polskie władze dały się w tę grę umiejętnie wciągnąć. Z całą pewnością dały się wciągnąć dużo wcześniej, zmieniając tak bardzo kierunki polityki, nie prowadząc konsekwentnej polityki wschodniej, bo to, co się dzieje na Ukrainie czy na Białorusi, jest konsekwencją takiej chaotycznej, niekonsekwentnej, niezdecydowanej polityki polskiego rządu. Właśnie, bo ja tutaj wejdę w słowo. To nie jest pierwsze zielone światło, które rząd Tuska wysyła wobec reżimu, który nie respektuje praw człowieka, który nie respektuje demokracji, bo przecież tolerancja wobec poczynań Łukaszenki przez ostatnie lata była ogromna. W zasadzie tutaj polskie środowiska w Grodnie czuły się osamotnione, bo pan minister Sikorski czy pan premier Tusk w zasadzie uważali, że nastał czas rozmowy z reżimem, a nie rozmowy z ofiarami tego reżimu. Ta, Polska przestała być opoką dla opozycji na wschodzie, dla przemian demokratycznych na wschodzie. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że tą grupą, która wyraźnie dawała sygnały o tym, że czuje się osamotniona, to byli na przykład dysydenci rosyjscy po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja chciałam przypomnieć jeszcze jedną sytuację, jak rozmawiamy o Julii Tymoszenko.
a mianowicie 1 września 2009 roku. Westerplatte, ten festiwal związany z pobytem Władimira Putina w Polsce. Wszystkie te artykuły, sygnały o tym, że zmieniamy politykę z Jagiellońskiej na Piastowską. Ta oferta Putina w zasadzie dla Polski, że Polska mogłaby być podobnym partnerem jak Niemcy, wpisać się w politykę rosyjską. Te uściski, rozmowy na molo i Julia Tymoszenko, która wyjeżdża wcześniej bez spotkania z polskim premierem. To nawet powiedziałabym w tej warstwie gestów w dyplomacji, to po prostu był tak wyraźny i przejmujący obraz, że trudno było nie zauważyć. Jedyny, a przecież Putin, zwracając się do pani kanclerz Angeli Merkel, mówił jakby wskazując na te sieroty, przepraszam, z Europy, w cudzysłowie oczywiście, osierocone przez polskie władze w Europie Środkowej i Wschodniej, że w zasadzie ich suwerenna państwowość po Wersalu, po traktacie wersalskim, no to był przypadek, to było skrzywdzenie Niemiec w tym przypadku. Przecież zarówno broniąc nas, jak i broniąc wszystkich innych państw, naszych partnerów w Europie Środkowej i Wschodniej, odezwał się świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Po jego śmierci w polskich władzach nie ma już takich, którzy by się potrafili sprzeciwić ważnym graczom tego świata, stając w jednym szeregu z państwami w regionie. Czy można zaryzykować twierdzenie, że polska polityka wschodnia w takim razie nie istnieje, że jest to tylko, są to po prostu ustawianie się pod pewne reakcje, pod pewne gry Moskwy? To, że nie istnieje, jestem przekonana, że tak znaczy, jest i to od bardzo dawna potężny już. Potężny konflikt z Litwą, prawda? Są może jakieś gesty, są ruchy, są sporadyczne działania, ale tak naprawdę spójnej, jasnej, wiarygodnej polityki. I nastawionej na jakiś cel, nastawionej, prawda? Na cel, takiej, która dostrzega wyraźnie wspólny interes, po pierwsze w demokratyzowaniu w regionie, państw regionu, no a po drugie jednak wyrywanie się spod sfery wpływów Federacji Rosyjskiej. To jest nasz wspólny interes. Polska jest największym krajem w regionie i ona miała największe możliwości takiego działania. I to było oczywiście skuteczne. Myślę, że mamy w tej chwili do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Te lata, 5 lat chaotycznej polityki wschodniej spowodowało sytuację, że znajdujemy się w zupełnie innym punkcie i po prostu trzeba grać zupełnie inaczej. To nie są już takie jednoznacznie pozytywne wybory, bo czasami trzeba wybierać po prostu mniejsze zło w tym wszystkim. Ja jestem przekonana, że euro, na którym sądzę, że Ukrainie zależy, jest jednym z unikalnych momentów, kiedy jednak można spróbować przydusić władzę na Ukrainie do respektowania standardów. No a poza tym, prawdę powiedziawszy, ja jestem uczestnikiem, powiedziałam, gry politycznej w Polsce i dostrzegam ogromne jej mankamenty na forum parlamentu. Prawa opozycji w Polsce to oczywiście są, powiedziałabym, bardzo, ale to bardzo miękkie działania. Trudno to porównywać z naszymi sąsiadami. Ale zagrożenie w takim rozprzestrzenianiu się systemu Putina na naszych wschodnich granicach istnieje i jest poważna sprawa. Rozmawiamy dzień po tej fecie, która
odbyła się na ulicach Moskwy. Ja może niezbyt dokładnie, ale jakoś tam starałam się wczoraj obserwować główne polskie media i w zasadzie ten przekaz, który wygłosił do świata Władimir Putin, to my, Związek Sowiecki, wyzwoliliśmy Europę, przynieśliśmy wszystkim wolność, no w żaden sposób nie został jakoś skontrowany w Polsce. No, przecież on nam wolności nie przyniósł, to jest zupełnie oczywiste, a mimo wszystko tej oczywistej reakcji w Polsce nie było. O, pani redaktor, a jak się pani czuła, kiedy w 2010 roku prezydent Komorowski stał 9 maja na Placu Czerwonym? Mi się przypomniała podobna sytuacja tuż po II wojnie światowej, bo to przecież był taki sam, podobna jakby okazja. Dla mnie, ja należę do tego pokolenia, dla którego możliwość świętowania 8 maja była wyzwoleniem. To było coś, do czego ja jestem bardzo, ale to bardzo przywiązana. I przyznam, że z ulgą przyjęłam to, że co prawda 9 maja, ale uczciliśmy zakończenie II wojny światowej, które miało miejsce 8 maja. To tu rzeczywiście posłowie wykazali się i byli jednomyślni. Ale tendencje, powiedziałabym, w mediach głównego nurtu, nagłaśnianie tego przekazu Putina, ja jestem w stanie sobie bardzo dokładnie wyobrazić nowe pokolenia Polaków, które przestaną to tak odczuwać, jak ja odczuwam. To jest 9, świętuje się. Właściwie nikt nie myśli, jakie będą te najbliższe lata prezydentury Putina. Czy to będzie ten taki bardzo mocny powrót do Związku Sowieckiego? To jest, on w tym widzi szansę dla Rosji? Znaczy, powiedziałabym, że polityka Rosji jest w tej chwili polityką niebezpieczną. Sądzę, że tak, że Władimir Putin zdecydował się na taką politykę, powiedziałabym, że od długiego czasu Rosja rzeczywiście odzyskuje taką pewność w prowadzeniu polityki neoimperialnej. To jest. Natomiast to, co Władimir Putin wykonał, to jest pewna gra na użytek Zachodu, który przy bardzo zdecydowanych krokach wydaje się, że cofa się i oddaje pole. Tak było, tak bywało do tej pory. Dostrzegam też pozytywne zjawiska właśnie po stronie Zachodu, ważnych graczy na Zachodzie i to tych, którzy do tej pory nie dostrzegali jednak zagrożeń w tym, co robi Putin, więc ta jego polityka ma również bardzo pozytywne strony, że trudno jest w tej chwili tak puszczać oko i tu jednak prowadzić te interesy i prowadzić tą grę.